Jesteś? Nie, też się ładuję. Nie macie. O, jesteś. Cześć. Dobrze, to jestem ja tutaj sobie, draftam Wake'a. Tu macie. A ty już? Brodatego pana. Jej, mam brodę. Ja jestem Maciek, ale normalnie mam... Nie chodzi o brodę. Bo normalnie broda jest niedobra i podrażnia ludzi. Zostaw to! Ja! Nie! No i... go, a on nic! Co za niedobry świniok! To jest podnieś to, bo to jest złe miejsce i trzeba do nas zjadać. I w ogóle tu miotamy się, nie wiadomo, co mamy ze sobą zrobić, bo nie daliście nam zadania. Bo nikt nam nie dał zadań. I jestem bardzo przykro. Gdzie się w pracach robiło? Przy maszynie. I w survival zakładce. Przetrwanie, jeżeli sobie nadal nie zmieniłeś na jedyną słuszną. Szukałam gdzie zmienić, ale właśnie kurde, to nie ma w opcjach do zmiany. Chyba muszę tego w moda po prostu usunąć. No, to nie tak. Ej, bo się robi ciemno. Ja zbieram drewno na ognisko, żebyśmy mieli co tam rzucić. Bo trawą nie warto palić. Jak tam wygląda twoja psychika? 106. Zepsute, ugotowane jagody. O, to dobrze. To dobrze, że to masz. Zastanawiałam się, czy je wyrzucić. Nie, bo nam się przyda zgnilizna. Znaczy, wyrzuć je na podłogę. A jak nam znowu to coś zje? No to wywal to na podłogę za obozem. A ja muszę... Ale to jest świnia niedobra w pędzie drewna. Ale tu do lasu może, na drodze, na końcu lasu. Ja się bo pająki tego nie zjedzą, tam są pająki. Chodź tu do mnie. Nie. Ale ty masz latarkę, pamiętaj o tym, to nie zginiesz. Twoja postać akurat nie powinna ginąć. Ale bo ja muszę to założyć i ja muszę to założyć. Jeżeli ja to założę, to ja umrę. Jak się rozpala ognisko? Ale to w sobie w takim miejscu daj, żeby to kliknąć prawym po prostu. Jak prawym klikniesz, to zakładasz. Ognisko po prostu musisz dorzucić coś do ognia. Ha! Bo nie powiedziałeś mi, że jak prawym kliknę, to zakładam. Nie. No nie powiedziałeś mi tego i dlatego ja tego nie widziałam. Patrz, co mam. I co? Ja jestem gotowy, by cię chronić. Dziękuję. Siebie przede wszystkim. No cóż. Znaczy nie, najpierw się ten. No cóż. Mówią, że najpierw powinno się ratować damy, ale... Nie wiem, czy można ciebie nazwać damą. A. Musisz sama zdecydować. Musisz udowodnić, że jesteś damą jakoś. Wtedy będę mógł cię ratować z opresji. Znaczy jest takie powiedzenie, że bawimy się jak damy, ale to jest bardzo niedobre powiedzenie, więc go nie będę przekazać. Co mi daje zbroja? Zbroja ci daje strawy. To, że nie umierasz. Ale mam ją zrobić. Zbroja strawy daje ci to, że nie umierasz przez bardzo krótki czas. Ale mam ją sobie zrobić, czy się nie opłaca? Nie opłaca się, lepiej sobie z drewna zrobić. A, ale to nie mogę. No to nie. Ściana z trzciny. Ściana z drewna. Ta z drewna jest bardziej wytrzymała. To ją też będziemy robić. Lina. Wyszlifowany kamień. Ej, komar to lata. Nie mogę zrobić więcej liny, nie mam drogi. Czy się biło pająki? Nie wiem, ale... To jest pomysł. Ja bym go chciał zrobić. Czy się biło pod F? Mhm. W sumie zaatakowałem przez przypadek nie tego, co chciałem. Jejku, co mnie to uderzyło? Ja mam chyba jakieś lagi, wiesz? Ten komar. Masz zapalniczkę? Dobrze. Ja wrzucę coś do ognia. Okej. Czy ja mogę zrobić już sobie linię? Tak. Czy ja mogę sobie zrobić zbroję? Tak. Świetnie. Ja mogę się uleczyć. Zepsute mroczne płatki. Gruczoł pająka w ogóle jest w naszej pince. I świeże mięso potwora. Świeże mięso potwora? Dobrze. Tak, i złoto też mam, o. Ja mam jeden kopiół. Podnieś kupę. I gruczoł pająka tam jest, mówisz? Tak. To on się przyda. Czemu tu położyłeś ognisko?
To nie jest ognisko. Badaj szyszkę. Właśnie panam szyszki. Chcesz badać moje szyszki? Bo ja chcę zrobić leczniczomość. Ale nie mam kluczołów. Lejdynka tutaj. Hej! Lejdynka. Czester, chodź tam. Świetnie. Ale to świeże mięso nie jest takie świeże już. Ona jest takie trochę. Powiedziałam nie świeże, a nie świeże. Potrzebujesz zdrowia? No. No bo ja mam w ogóle ten czarny pasek taki. Ale ile masz zdrowia? 76. No to ja potrzebuję. Jeszcze nie udowodniłeś, że jesteś damą, także. Także sobie. Damy nie muszą udowadniać, że są damami. No jak? A, bo to po nich widać. Tak. No to mam złe wieści dla ciebie. O nie. Bo na przykład, widzisz, po mnie nie widać, że jestem rycerzem. W ogóle. Jak, mam zbroję i mam włócznie. Jesteś jakimś nieogolonym wieśniakiem. Nieogolonym wieśniakiem? Mhm. Jak tak możesz mówić? Patrz, ja jestem, tak naprawdę jestem drewnem. W ogóle dlaczego my się tutaj rozłożyliśmy? Nie, nie dobrze się rozłożyliśmy. Ale co, co gdzie? Nic, nic. Rozłożyliśmy się w wiosce świnie, to jak chcieliśmy. Tak, tak, tak. I przy barwie, barwa jest spoko, i przy pająkach. No my wszystko co chcemy oprócz trawy, więc w sumie póki nie mamy żadnych zadań, to możemy iść po trawę. Ale przynieśliśmy trawę, więc musimy ją zasadzić. Potrzebujemy kupę, żeby ją nawieść. Patrz ile rzeczy. I dużo drewna. Idzie na ogórce tutaj. Mięso, bo tam jest barwa. Ja jestem głodny. Jesteś głodna czasem? Ja jestem głodna, bardzo głodna. Wypadałoby coś zjeść. Masz coś do jedzenia? Ja mam jakieś tak. Te berisy, ale... O, zgasło ognisko właśnie. Ale generalnie... Aha, bo my chcieliśmy lodówkę zrobić, nie? Tak. Popsuję nam się jeżonka. Mhm. To pójdziemy szukać materiałów na lodówkę? A jakie materiały są potrzebne na lodówkę? Przede wszystkim tryby. Co? Tryby, trybiki. Nie wiem co to jest. To są takie rzeczy, które możemy albo wykopać z grobu, albo zdobyć z tak zwanych mechanicznych. Tylko mechaniczni to nie są zbyt fajne tryby. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, biegam gdzieś. Ale gdzie? Tu, coś na się tu. Pod mili 2x6. Ognisko. Ogniska. Dobrze, a to chodź na północ, bo ja szukam właśnie zwierzątka. Teraz, bo ja jem. Dobrze, bo ja mam jedzonko też dla ciebie. Mhm. Jakbyś mogła pójść na północ do tej, do dziury teleportacji, to ja tam jestem dookoła. I zaraz będę musiał wykopać. Czy ty masz podgląd stały pod mapę, a ja nie mam. Ale to zrób sobie pod M. M. Ale tej, no dobra, ale to ja muszę... Jakby ona mi się zapala i ja muszę ją za każdym razem wyłączyć, żeby móc iść dalej. No ale sobie zobacz po prostu, gdzie jest dziura teleportacji, no, na azymut iść. No wiem, to umiem sprawdzić. No, no to tam czekam na ciebie, pod drzewo. O nie, no i zgasło. Za długo nie odkopałem. No trudno. Tam się proszę. Ale to wykorzystujemy okazję i wskakujemy do dziury na przykład? No ale my tu wrócimy? No potem możemy drugą stronę skoczyć. Na pewno? Mhm. A jak tam umrzemy? No to wtedy nie wskoczymy tylko z tym. Tylko jak ostatnio? A ja to ostatnio w parku, żeśmy skoczyli. Ja nie wiem, nie pamiętam, że ostatnio robiliśmy za bardzo, ale możemy wykopać te rzeczy. No robię, już się boję. No to wskakujemy rano, czy nie? No to rano możemy skoczyć. Mary. Zapają. Wcześniej tych komarów. One się pojawiają z tych krzaczków. Jakbyś poszła i podpalała krzaczki, to wtedy ich nie będzie. Mhm. Ojej, ja muszę zrobić. Ja się muszę pobawić w hodowce. I na przykład zasadzę tutaj to. I tutaj to. I tutaj to. O. A to zasadzę tu.
mam na siebie założyć zbroję? Prawym przyciskiem. Wszystko się zakłada prawym przyciskiem, albo przekładasz na dany stop. Aha, ale ten plecak zrzuciłam. To muszę wiarę ściągnąć. Bo nie. Masz albo zbroję, albo plecak. Jedną rzecz masz na torsie, jedną w ręku i jedną na głowie zawsze. No to... Ojejku, no to po co mi ta zbroja, skoro plecaka nie mogę mieć? Trzymaj ją w plecaku i w momencie, w którym jest walka, to zakładasz zbroję, a zrzucasz plecak. Boże, to tu możesz. Co? Jako nie możesz było mieć plecaka na zbroi. No nie. No to głupie to. To jest trudniejsze po prostu. To jest bardzo dobra, mam zniliznę. Potrzebujemy lepszą maszynę. Do lepszej maszyny co nam jest potrzebne? Dużo kamieni, 4 deski, o Jezus. Zrobić ci deski? Ja już robię. Aha. Mam już 4 deski, teraz kamienie. Kamieni też będę potrzebował 4. A po co widły łopata? Brzytwa? Brzytwa? Brzytwa jest, jakbym na przykład chciał się ogolić. Bo mi mówisz, że jestem nieogolonym wieśniakiem. To żeby nie być nieogolonym wieśniakiem. O nie, a my tu mamy kamienie. Ojejku. No trudno. Gdzie stało? Bo zrobiłem kamienie, a mamy kamienie. No ja też mam kamienie. Trzeba mówić. Dobra. Uwaga, stawiam ładną maszynkę. Ojejku, a ona coś nam więcej rzeczy daje do tak, zrobienia? Tak, praktycznie wszystkie rzeczy, które są jakby normalnie do zrobienia możemy zrobić. Kamień termiczny. Na przykład. Tak. Teraz będzie ciemno. Zrzucę trochę ogień. Nie mam drewna. Chcesz jakieś jedzonko? Ja właśnie gotuję. Muszę całą gotować, jeśli nie zepsuję. Mogę cię nakarmić, bo mam dużo. Znaczy ja mam ten, już się nakarmiłem. Aha. Dobra, tylko teraz. Jak ja bym chciał zrobić strzykawkę dla ciebie. Tam. Czego ona wymagała? Tam. Tam. Dobra, jedzonko mam. Zgnilizna. Chcesz zgniliznę? Aha. Wsadzę do tego. Do niego wsadziłam. Booster shot. Potrzebujemy trochę... Okej. Okay. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy tego nitry, ale to chyba mamy w chesterze. I potrzebujemy żądło osy. Żądło osy. Mhm. Idziemy upolować na żądło. Gdzie? Musimy znaleźć osy. Już znaleźliśmy je gdzieś, nie? Mhm. No. No to właśnie tak. Gdzieś tam kiedyś. Czekaj, na mapce zobaczmy. Gdzie było gniazdo os? Gniazdo os są chyba zaznaczone. Ale nie jestem pewien. Tu, ale mieliśmy skoczyć do teleportu. Tu skakujemy? Mhm. No tak. Królicze nauszniki. Tak, to można królicze. Bo... Nie, trzeba zrobić królika. Aha. Tak, tak. Z żywego królika. Tak. Chodźmy. Idę za tobą. Ty jesteś kapitanem. Kapitan Ojka. Kapitan Ojka. Mhm. Patrz, woreczek na komary. Że teraz zawsze będę tak na to mówił. To jest tak głupia nazwa. Woreczek na komary. Mhm. Chodź cię uleczę. Znaczy dam ci, żebyś się mógł uleczyć. To się tym leczę? Co mam sobie z tym zrobić? Ulecz? Mhm. Tak mi dużo nie dało. 8. Aha. Najprawdopodobniej. Mam założyć zbroję? Nie, no po co? Skakujemy. 3, 4. Jak się skakuje? No musisz tam kliknąć. Aha. No. Ale wyszło 4. To a tu już byliśmy, to są nasze kamienie. Ale to możemy trochę kamieni tu poukładać w sumie, wiesz? O, to dobre jest. Teleportacja, tutaj blisko mamy. Mhm. A ten kamień, nie kilofan. Mhm.
I co robimy, jak już porąbimy kamienie? Porąbimy kamienie. Nie wiem, nie mamy żadnego zadania. No ale jakby mamy parę rzeczy, które już wymieniliśmy. Bo ja bym chciała na przykład zacząć robić domek. Tak, lodówkę mieliśmy zrobić. No to co potrzebujemy na lodówkę? No to musimy właśnie znaleźć mechanicznych, czyli szukamy mechanicznych, tak? Ale ja nie wiem, co to są. Co to są mechaniczne? Szukamy. Pamiętasz, jak znaleźliśmy dywany? Nie. A, tam, no pamiętam. No, to szukamy czegoś w rodzaju tych dywanów. I tam mamy szansę znaleźć mechanicznych. Wow, współpraca na swoje korzyści. Co moja kuca? No i tu jest dużo lodów. Jakie chcesz lody? Truskawkowe, śmietankowe, waniliowe. Czekoladowo-bananowe, dobra. To kiedyś zrobimy takie. Ale lody tutaj się gotuje, co jest dosyć zabawne. Ale chyba są lody z tego, co pamiętam. Ale nie pamiętam. Ale szybko. O. Dobra. Ło! Uważaj! Co? Bo tu patrz, tu znalazłem pszczoły. O, to dobrze. A one gryzą, nie? No... Wiesz co? Co? Podejdź do tego bo to jest ul normalny. A pszczółki zwykle nie są agresywne. Ups. Tak. Oprócz tych. To są tak zwane zabójcze pszczoły. Aha, powodzenia. To pa. No. Znaczy nie, no generalnie one nie przestaną gonić po pewnym czasie. Ale to chyba lepiej, jak założymy zbroję, bo normalnie powinniśmy mieć taki kapelusz specjalny, ale lepiej, jak podejdziemy do zwykłych pszczół, które też gdzieś tu są. Ale chyba znaleźliśmy tak zwaną taką łąkę, wiesz? Ale jak ja mam założyć zbroję, a co mam z takim zrobić? Zostawić go na podłodze. Nie! No. No to nie. Dobra, uciekam. Mam rząd do ciebie. Cieszysz się? Cieszysz się. I co, wracamy na noc, czy idziemy, czy po prostu co ognisko gdzieś rozpalimy? A to zależy od ciebie. Jak chcesz. Jesteś kapitanem. Kapitanie, nie możesz mnie nie pytać. Nie wiem, ale ja się boję. O takie rzeczy. Gdzie jesteś? No właśnie nie wiem. Boję się. Choć wiem, że coś tam. Taka piosenka była. Kamień znalazłem. A on... Ups. Jest dużo pszczół. Przyciągnąłem w chmarę pająków. Ej, tu chodzi jak... Wow, jaka chmara! Wow, jaka hałastra. No co? Ja się powinienem tu bać. Nawet nie dostałem. Jezus. Ile tego jest, ta łatajstwa? A co ty robisz? Robię coś bardzo głupiego. Nie robisz, co? Chyba... Aha, chyba bym to zapytał w ten sposób. Zaatakowałem jakieś... Znaczy, zaatakowałem jednego pająka, zaatakowało mnie 20. Aha. Spoko. Mhm. To w sensie, ja tutaj nie mam takich problemów. A gdzie ty jesteś w ogóle? Nie wiem. Chodź do dziury teleportacji. Problem. Co? Chodź do dziury teleportacji, która jest przy kamieniu. Niewykonalne. Jak to niewykonalne? Bo to są za drugą stronę. To znaczy? No to znaczy, że zabłądziłam, jak uciekałam przed zami. Ale jak otworzysz mapkę, to... No wiem, no. Na razie wyrzucasz tak daleko, to już patrzę, co tu jest. Bo, ale jak ja odblokuję mapę, to na to by też odblokuję? Nie. Niestety. Nie ma tak dobrze. Dobra, wracam do tego. Walka z lagami to nie jest zbyt rozsądny sposób na walkę. A tam u ciebie dużo pająków jest? Znaczy ja je tak zabijam pojedynczo w miarę. Ale teraz mi zbroja padnie. Dobra, chyba ja zrobię. Dobra, mam łupy. Ale... Mam mało zdrowia. Będę musiał sobie zrobić miksturkę. Znaczy miksturkę, lecznicze maści.
Nie, zepsułam się siekierka. Nie. Masz jak przeżyć noc? Mam. Ja na przykład nie mam. Aha. Ups. Chodź do dziury teleportacji. Ale jestem naprawdę daleko. To idź tam. Dobra, to ja wskakuję do środka. To ja wskakuję i biegnę do obozu. Dobra. Ups, nie mam światła. Jak to nie masz? Nie mam. Jak to, umarłeś? Założę sobie zbroję. Ale będę miał problem, żeby przeżyć. Ojoj. 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 Chyba umrę. Nie! Nie chcę umierać jeszcze, nie! Ups, umarłem. Nie umieram. Nie! Nie miałem światła niestety, a zapomniałem, gdzie jest obóz. A, jeszcze nie dobiegłem do niego po prostu. Oj, komary platają przy moim grobie. A tu jest świniok, on by mi tak mi nie otworzył. Nawiedzę jego dom. Gdzie jest reszta świniaków? I teraz powstał poranek. Musisz dla mnie przygotować serduszko. Mój trupek tu leży. Mam problem. Mój licznik skoczył w górę. Jaki problem masz? O, coś zielonego mnie goniło. Czy to wyglądało jak robo-człowiek? Tak. To niedobrze. I niedobrze, że nie wiem, gdzie jesteś w sumie. A nie mogę się teleportować. Ja jestem w obozie. A nie, dobrze, to, zaraz już jestem przy tym. Czy duchy mają emocje? Nie mają emocji. Jestem samotnym duchem. Zginąłem w ciemności. Ja już jestem koło tego. Mam wskakiwać? Czekaj, idę do ciebie. Cześć. O, jejku. Gdzie są twoje zwłoki? Tu nie, czy tam? Chodź. Dobra, wskrzesisz mnie i na tym będzie trzeba zakończyć. Tak, ale mam cię czym wskrzesić? Ale bo jejku, ja znowu będę miała złamane serduszko przez to. O, no to musimy nazbierać więcej gruczołów z pająków. Ale tu przy moim trupku jest gruczoł. Chciałeś umierać. Nie musiałem. Ale tak się stało. Tu gdzieś jest gruczoł spośród tych rzeczy. Tutaj na samym środku jest. Nie, no czemu podniosłeś to? Musisz kliknąć na gruczoł. Żądło, mięso potwora, szkielet, zielony grzyb, trzcina. To jest to coś, co jest na samym środku, tuż za szkieletem. Tu jest jakiś czarny. A czekaj, muszę obrócić. Podejdź do niego jak najbliżej i spacją. No ja to nie widzę. To podejdź, no to coś takie tuż nad łapką szkieleta, nie? Jest gruczoł. Ja mam mięso potwora tam. Nie, tuż nad tym. Nad tym. Nad łapką, za łapką. A od jakby. Której strony patrz? Od mojej, tu od dołu. Tak jak jestem teraz przed tobą, u mnie, zasłaniam cię. No. To tu najpierw masz mięso potwora, gdzie teraz dotykam koniuszkami mojej brody. No. A tu teraz dotykam koniuszkami brody nad łapką gruczołu. Takie różowe. Podejdź tam i spacją to podnieś. Nie, nie widzę. Podniosę pewnie no coś to innego. Trudno. Podnoś tak długo, o. Aż to podniesiesz. No, podniosłaś akurat to. Mam. No widzisz. No wiem. Co mam sobie i zrobić? Teraz w zakładce survival, tam pierwsza pozycja od góry to będzie jakieś tam serce. Minus 40 o, HP. Też się tak kiedyś do ciebie poświęciłem. Zabrało mi. Ja już dwa razy. Serce. Jak dwa razy? Raz jeden. Drugi nie, raz zero razy. Czy ja nie mogę umarłem dać? Jeszcze? Jak to nie możesz? Czemu ja ci nie mogę tego dać? Musisz na mnie tym najechać. Mam opuścić? No. O. Aha. Nie, serduszko. Okay. A to ja nie wiem. Czego nie wiesz? Ja nie mam. Masz? Serduszka nie masz. Widzicie, jak zwykle umarliście. Ja umarłem tylko. Raz jeden. W tym momencie. I coś chyba zeżarło niektóre moje rzeczy. I mam popsute jagódki. Ale jest jedna dobra wiadomość. Jaka? Maska mnie nie zabiła. Mogła przed chwilą.
Ale to nie jest ta dobra wiadomość. Gdzie mój wianek? Nie, ja zgubiłam wianek. Zgubiłaś wianek, a to nie jest tak, że on się rozpuścił. Po czym się rozpuścił? Się rozłożył się na twojej głowie. Z więdu. Czy jakkolwiek inaczej mam to nazwać. Ale mam dla ciebie coś. O, what? Ouch. Proszę. Dostałam. Strzyknij sobie. Dziękuję. Komar mnie uderzył. Zabij go. Nie chcą nas puścić z domu. Halo. Proszę mnie wpuścić. Dzień dobry. Czy chce pan porozmawiać o naszym panu Dyńce? I zbawicielu Dyńce? No właśnie. Skąd wiedziałeś, że chcę to powiedzieć? O. Ty nie jesteś taki słodki. Rano wodki. Indoor, indoor. A! Dobra, schował się. Schował się. Spokojnie, schował się. Tu będzie następny drabin z krzaków. Szybko łap. Przyjmujemy lodówkę. A ile jest? W ogóle właśnie, kończymy nagrywanie. Szybko! To dziękujemy bardzo za ten odcinek. Napiszcie jakieś zadania i w odcinku 5 będą one realizowane, jeżeli je napiszecie. Tak. Także... O, zazwyczaj nagrywamy te dwa odcinki. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy za oglądanie. Napiszcie jakieś komentarze, albo u mnie, albo u Ojki. Gdziekolwiek. No może być cokolwiek. Jak i linki do filmu Matka będziecie mieli gdzieś tam na początku i na końcu. Do Ojki też zresztą widać. Duże takie są. To zapraszamy do oba kanały. I pa pa. Pa pa.